Cześć, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Robin, a dzisiaj odcinek, jak widzicie, z Fortnite'a. Pierwszy chyba na kanale, no tak, na pewno pierwszy na kanale. Więc możecie od razu strzelić łapkę w górę, subskrypcję na kanale, jeżeli jesteście nowi. Bo tydzień temu rozpoczął się 6 sezon w Fortnite'cie i stwierdziłem, że kurde, trzeba zacząć nagrywać z komputerka. Audio powinno być dobre, czyli dźwięk. No problem może być z obrazem, za co oczywiście chciałbym was przeprosić, no ale wiecie, to takie... Taki słaby mam sprzęt, więc mam nadzieję, że wytrzymacie. I co? I lecimy sobie gdzieś. Może polecimy sobie na start na Pleasant Park. Ostatnio sobie zmieniłem język na angielski w Fortnite'cie. Jakoś tak cały czas chciałem ten język zmienić i w końcu stwierdziłem, że dobra, już nie będę myślał o tym, tylko po prostu go zmienię, nie? W sensie nie chciało mi się, w sensie chciałem, ale cały czas zapominałem. O, tak to nazwijmy, bo to tak dziwnie brzmiało przed chwilą. I dobra, lecimy sobie Pleasant Park. Oczywiście, jak widzicie, skiny z 6 sezonu, czyli kowbojka, czyli to takie fajne ubranko, ta postać, kobietka bardzo ładna, dodatkowo do tego lotnia, spoko, też pasująca właśnie do niej. Jeżeli chodzi o Bug Blink, czyli plecak, to akurat jest plecaczek z Dark Bomberki, która już w sklepie z przedmiotami była. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi w Fortnite, Battle Royale, na jedną mapę spada 100 graczy, są trzy kategorie: solo, duo, squad. W solo każdy walczy przeciwko każdemu, czyli 1 vs 1 i tak 100 razy. W duoskach oczywiście są pary, a w składach są 4 od jednej osoby do 4, bo można grać składy samodzielnie jakby, wtedy jak ktoś chce mieć rekord fragów. Ale ogólnie to polega na tym, że wtedy są oddziały jakby 3-4 osobowe i można wtedy tak fajnie właśnie popykać. Dobra, trzeba tutaj coś pozbierać dobrego. Jest pompka, bardzo fajnie. Nawet dwie pompy. Oczywiście teraz jest ta wielka meta z trapami. Dobra, to jedną pompę jednak wrzucimy. Jest teraz ta wielka meta z trapami, czyli oczywiście walisz gościowi z pompy za 60, później szybko zabudowujesz go i trapik. I gość już nie żyje, bo trap się odpala 1,5 sekundy po położeniu i zawiera 100 czy tam 150 damage'u, więc to troszeczkę za mocne moim zdaniem, no ale Epic Games woli jednak wprowadzić podziękowania kierowcy niż zbalansować rakietnicę czy trapa, więc bardzo spoko. Znaczy, ja nie mam nic do damage'u trapa, w sensie spoko, 100, 150 punktów na uderzenie, okej, okay, spoko. Tylko szkoda, że jak ktoś cię zabuduje tym trapem, w sensie zabuduje ci drewnem czy metalem, to zanim ty zniszczysz ten sam metal, nawet kiedy on nie będzie cię blokował, zanim ty zniszczysz ten metal, to minie czas, kiedy ten trap cię zabije, czyli jakby nie masz żadnej szansy ucieczki. Chyba, że masz P90 i jakimś fartem uciekniesz, ale to jest strasznie mało możliwe, bo wtedy ten gościu zacznie cię logicznie blokować, więc moim zdaniem powinni zmniejszyć szybkość uderzenia tym trapem, w sensie nieco, nie już 1,5 sekundy po położeniu, tylko jakieś 3 sekundy czy coś w tym stylu. No bo nie przesadzajmy, okej? Okay? O, ale kurde, lód, spoko. Coś czuję dobrą gierkę, tylko czy mam jedną kulkę? A, tutaj była ona, dobra. Coś czuję dobrą gierkę, tylko żebym teraz tego nie zepsuł. Mamy niebieską pompę, niebieską M-kę, flotową snajpereczkę. Jest naprawdę bardzo fajnie. No, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Prawda w takiej jakości, a nie w innej, no bo w lepszej ja po prostu nie mogę. Ale na pewno to wiecie. To jest, jak zacząłem nagrywać telefonem, też była bardzo słaba jakość. Wy to zrozumieliście. Bardzo wam dziękuję za to, że kiedyś mnie zrozumieliście, że mam takie słabe urządzenia. Zresztą wtedy to większość ludzi miała takie słabe urządzenia. No i teraz dopiero zaczynamy odcinek, bo to jest pierwszy odcinek z Fortnite, ale również pierwszy z komputera na moim kanale, więc zaczynamy teraz z komputerem i może jak z telefonem będzie za 2 lata czy za rok takie coś, że będę miał potężną maszynę, komputer stacjonarny. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ja nagrywam z laptopa teraz. O, zablokowałem się, dobra. A więc wiecie, nie? Wszystko jest możliwe, jak zostawicie łapkę, subskrypcję i będziecie mnie wspierali, to myślę, że podniesiecie mnie na duchu i kurczę, myślę, że za 2 lata taki potężny komputerek stacjonarny jest możliwy. Chyba za 3, bo jeszcze szkoła jest ta wyższa, nie? Bo ja teraz jestem w 8 klasie, teraz tą klasę będę kończył. Jakieś lagi mam, poczekajcie, zobaczmy jaki mam ping. 50, dobra, to nie jest to gdzie. Nie wiem, jakieś tutaj ścinki się znalazły. No, ale na pewno z odcinka na odcinek będzie lepiej. Wy się po jakimś czasie przyzwyczajicie. Ja się już przyzwyczaiłem i idzie mi naprawdę spoko. Rekord zabójstw 12, więc jest kozak. Na gierkę robię tak z 2, chociaż teraz co powiedziałem, to nie w tej gierce zrobię 0. O, super, ognisko. To mamy questa, bo jest quest, żeby przytulnym ogniskiem się uleczyć 150 punktów życia. Sobie to zrobimy. No jak widzicie, ja sobie radzę na takich ustawieniach graficznych. Nie wiem, gdzie jest ta skrzynka teraz, nie wiem, czy ona jest nade mną, czy... Wiem, że jest nade mną, ale nie wiem, czy... Tu była, dobra, czyli mogłem to rozwalić, dobra. No, halo. Okej, okay, spoko. Dobra, w końcu mi się udało.
SMG już mam, bandaże mogę w sumie wziąć, bo mam tego slota wolnego zawsze na medykamenty. Tylko, że wolałbym kewiki, ale spoko, bandaże też mogą być. I jest druga skrzyneczka. Coś czuję beczko obfitości. No nie. No niestety chyba źle poczułem. Ale spoczko. I możecie w ogóle w komentarzach też powiedzieć, jak oceniacie tego skinka, bo to taka fajna kompilacja w sumie jest. Ten kill effect to jest oczywiście od drifta z poprzedniego sezonu. Udało mi się w piątym sezonie wbić ten stopień, więc bardzo przyjemnie. Teraz w szóstym sezonie, on szósty sezon trwa krócej. Piąty sezon trwa 3 miesiące, a szósty sezon trwa tylko 2 miesiące. Więc jest różnica, ale ten szósty sezon jest halloweenowy, nie? No zobaczcie ten plecak, zobaczcie ten plecaczek tutaj. No on tutaj raczej ma no, taką lamę albo lisę takiego bardzo negatywnego. Bo oczywiście to jest plecak od tej Dark Bomberki, a Dark Bomberka pamiętacie, czy nie wiem, bo nie wiem kto gra Fortnite'a. Mam tego questa już zrobionego dawno. Ta Dark Bomberka to przecież jakby jest przeciwieństwo tej takiej tęczowej bombereczki, która była bardzo pozytywna, family friendly, więc... A przypomnę, Dark Bomberka powstała przez Kevina, stworzona została przez Kevina, czyli tą kostkę taką fajną, która się rozpuściła na zalewy zdobyczy, a teraz sobie lata tą fajną wyspą. Oto, taką śmieszną wyspą, tutaj sobie lata, więc zabawnie. No i są już pańczynki w ogóle na oknach, jak widzicie. Ale czekajcie, bo ja tak gadam, kurde blady, ja tak gadam, zagadałem się, a tu strefa idzie, trzeba szybko otworzyć skrzynkę. Dobra, szybko otwieramy skrzyneczkę. Na ten Pleasant Park to zawsze dużo czasu zajmuje, bo to jest dużo lutu. I to jest spoko, ja to akurat szanuję. Dobra, zrobimy sobie tak i uciekamy stąd. Ile daleko strefa? Oj. Nie, dobra, nie, na szczęście nie jest źle, bo strefa jest w miarę blisko. Kusi mnie ta skrzynka, pewnie tutaj też jest, co? No właśnie. Powiedz się, że jest tutaj. Jest tutaj, dobra. Myślałem, że jest tam wyżej na dachu. No i Kevin, dobra. Wywalamy bandaże, chociaż nie, no nie wiem teraz, kurde. Dobra, mam ognisko. To spoko, nawet stracę HP, to będzie dobrze, bo tym ogniskiem muszę się uleczyć. To w sumie spoko. Ej, to mogę w sumie... To może ja postoję w tej... Zrobimy questa. Okej, okay? Pozwólcie mi, że stracę HP i ten. I zacznę się leczyć ogniskiem. Ognisko leci, leczy 50, czyli dwa takie by mi się przydały. Dobra, to... Ja mam teraz chyba uleczone, znaczy wykonanego tego questa, bo tam trzeba 150 punktów wyleczyć. Ja mam chyba 50 wyleczonych, czyli jeszcze dwa ogniska. Dobra, to w tym odcinku zrobimy sobie jedno ognicho i będzie spoko. Bo bandaże i tak wyrzuciłem, więc już teraz to musimy to zrobić. W ogóle zero fragów, top 24 i nikt nie wylądował na przyjemnym. Na całym przyjemnym jedna osoba na willi wylądowała, której nie widziałem. Okej, dobra. To muszę się tutaj ustawić, żeby te HP stracić. To już sobie ognisko nawet przygotuję. Żeby mnie tutaj nikt nie dojechał. Dobra, bardzo fajnie. Chciałem drzwi zrobić, okej. Okay. A, ja już jestem tutaj w tym, okej. Okay. Dobra, w tej chwili sobie tutaj postoimy. A ja muszę to wykalkulować, ile HP mogę stracić. A nie, ja to źle to zrobiłem, psiajucha. To powinienem z przodu sobie ustawić, ojej. Powinienem sobie z przodu tą budkę postawić i tutaj stać. No ale dobra, troszeczkę IQ minus 800, ale spokojnie. I tak nie jest źle. To tak jeszcze musimy postać tutaj z 15 sekund. Nie, chciałam powiedzieć kurde. Daleko strefa jest kolejna. Znaczy no daleko, no. Od ten do ten, no trochę jest, trochę trzeba biec. Taki odcinek na strefy będzie. Trudno. Trzeba sobie tutaj radzić, nie? W ogóle nie wiem, czy wiedzieliście, że można tak edytować. Mnie kolega chyba z tego co pamiętam nauczył. Wiecie, można sobie zrobić dwa naraz, nie? I wtedy, jak macie przeciwnika, nie? Ze snajperką, to robicie sobie tak, cyk, cyk. I nagle on już nie wie, którędy możecie wyjść, nie? Bo z dwóch stron naraz robicie to. Kurde! I teraz mam za mało HP. No, tak to właśnie jest, no tak to właśnie jest. Ja dużo gadam czasami. Dobra, tak sobie zrobimy to ognisko. No tutaj chyba nikt nie będzie kampił, co? Żeby ze snajperką siedzieć. Dobra, jak widzicie, już mi się robi quest. Więc spoczko, spoczko. Regain health from a cozy campfire. Czyli ten. Wyregeneruj sobie 150 punktów życia za pomocą przytulnego ogniska. No, bardzo przyjemnie jest. Tak cieplutko i w ogóle. No i dobra. 106, czyli jeszcze muszę 44 punkty, czyli to tam kiedyś na jakiejś innej gierce sobie zrobię spoko. Więcej tego, więcej cegiełki, bo mam już dużo drewna, ale jeszcze cegła. I co, lecimy do strefy, tylko że tutaj, z tego co widziałem, no właśnie, tu już jest strefa, to w sumie nie jest tak daleko, ale będzie przypał, bo będą snajperzy. O, gościu ten, o kurde, nie widzisz mnie, nie? Nie widzisz mnie, typie.
Czemu przeciwnik tam jeszcze biega? Kurde, to jak on jest tutaj, nie jest w strefie, to znaczy, że jest dobry. Ja się boję, że ja mogę być gorszy i nie chcę umrzeć. Nie chcę, żeby odcinek był skończony na to 16 jeszcze 0 fragów. To my nie robimy tutaj 0 frag challenge. Dobra, pozwólcie, że założę sobie drugą słuchawkę, bo teraz na jednej cały czas byłem i jak sobie założę drugą słuchawkę, to mogę się od czasu do czasu w słowach pomylić, bo wiecie, nie będę słyszał tak bardzo swojego głosu. Tam jest drugi typ, widzę, spokojnie. Dobra. Ale mam snajperkę, Boże! Ja tak właśnie kurde myślę, a sztucer, no nie mam sztucera, to nie zabiję go. Przecież mam snajpę. Ajajaj, blisko było! Tak, bo tak bardzo blisko było, że to w ogóle był kurde... legendarny strzał normalnie, nie no serio. Wydaje mi się, że było blisko, możecie też napisać w komentarzu. Tak mi się wydaje. I teraz najgorzej, aż się tu zbuduję. To jest no-skinowiec, który jest dobry. Więc z lewej strony będzie ktoś mnie zaraz pewnie obijał. Z prawej też są ludzie, tak? Tam jest ktoś? A nie, nikogo nie ma, dobra. Oj, teraz przypał, jeszcze ma high ground takiego wielkiego, bo jeszcze ma górkę, no. Weź, gościu. Weź, gościu, odpuść, okej, okay? Pal gumę. O, już się strzelają z pompek. No, dobudowuję cały czas ten typ, chyba że teraz wyjdzie. Weź tam, odpuść. No, strefa po mnie idzie, gościu. Chociaż nie no, teraz jak go nie zabiję, to będziecie mnie wyzywali, że jestem słaby. Właśnie, ściął sobie drzewo, skubany. Ale on nie jest tak, kurde, dobry, w sensie nie jest tak słaby, w sensie może mnie zabić, a nie chcę, żebym umrzeć, ale dobra, okej. Okay. Zaryzykujmy. No, tak, zbuduj sobie tam 15 pięter. Albo i więcej. No i najgorzej, no ja muszę biec. Dobra, typie. O kurde, myślałem, że on mnie nie widzi. Dobra, elo. O kurde, nie chciałem tego. Ale panika teraz się odpaliła, sorry. Ale panika. Dobra, bo ta woda mi tutaj przeszkadza w życiu. No i co tam myślisz? Te dzieciaki mówią, co tam Izek? Wszystkich zabijam jak Kenny S. Gdzieś tu drop spadł, kurde, ja mam questa z dropami, ty. Ten odcinek to normalnie pod questy jest. Autentycznie, tylko tam jeszcze wózek golfował. Dobra, patrzcie. Jedziemy. Fuck. Czasami kontrol mi nie działa, Jezu, nie mogę kucnąć. To jest denerwujące. Dobra, lecimy po dropa, otwieramy dropa. O kurde, jeszcze bladę, kurczę bladę, kurczę bladę. Dobra, dojazd. Najgorzej. Jeszcze raz. Jest! Dobra, spokojnie, zaraz mi drugi dojedzie. To jest pewne, że mi zaraz drugi dojedzie. Otwieramy dropa, nawet nie zbieram tego lootu. O, przepraszam za przekleństwo, znaczy takie połowiczne. O, co? Tak drop się... Od kiedy tak drop się szybko otwiera? Dobra, nieważne. Już jedzie po mnie drugi, no właśnie. Nie! Skocz tu! Ja pierdzielę! Mnie tu nie ma, stary. Ale teraz trash gaming zrobiłem, nie? Nie widzisz mnie. Dobra, nie widzi mnie. Ja po prostu wiedziałem, zawsze jak się ktoś bije, to na trzeciego ktoś się wepchnie. Kolejny no-skinowiec, patrzcie, udaję kozaka. Kurde. Co?! Jakie hity mi dał! Dobra, nieważne, ja pierniczę. Ale mamy questa, okej. Okay. To powiedzmy, ja to nazywę, kurde, odcinek na questy. Autentycznie. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Swagger nas zabił. Taki troszeczkę trash gaming zagrałem, bo kampiłem i tak w ogóle, ale wybaczcie mi, no wiecie, bo tutaj questikę robiłem z ogniskiem i w ogóle. Więc to, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Widzimy się już w kolejnych odcinkach, które nie wiem kiedy będą, ale będą, więc spokojnie. Szczelcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco. I jeszcze raz przepraszam za połowiczne niecenzuralne słowo. Nie chciałem. Zdenerwowałem się trochę, więc do zobaczenia. Cześć, siemanko.